Cześć YouTube, dzisiaj powiem wam, jak rozwijać barki, żeby mieć ten wygląd 3D, żeby były one pełne, kuliste, żeby dobrze się prezentowały. Bo też wiele ludzi zapomina o tym, że mamy przedni, boczny i tylni akton i każdy z nich ma inną paletę ćwiczeń i też inną objętość i trzeba do tego podchodzić holistycznie, czyli kompleksowo, żeby te barki dobrze wyglądały. Także zapraszam na film, mam nadzieję, że się spodoba. Zaczynamy od przedniego aktonu barku. Tutaj większość ludzi nie będzie miało problemu z jego rozwojem, bo przedni akton barku pracuje przy praktycznie każdym ruchu typu push, czyli przy wszystkich wyciskaniach poziomych, czyli horyzontalnych, przy wszystkich wyciskaniach pionowych, czyli wertykalnych. Także tutaj większość ludzi będzie miało go dobrze rozwiniętego. Także na przykład takie ćwiczenie jak wyciskanie sztangi na skosie, zwłaszcza kiedy ten skos jest dosyć duży, powyżej 30 stopni, też będzie w bardzo dużym stopniu angażował właśnie ten przedni akton barku, o czym wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy. Ale jeżeli chcemy podejść kompleksowo do rozwoju barków, to właśnie najważniejsze będą te ćwiczenia pionowe, czyli wyciskanie sztangi bądź hanty nad głowę. Pierwsze ćwiczenie oczywiście takie najważniejsze, które uczy też na stabilizacji, stabilnej pozycji, napinania pośladka, napinania brzucha, to jest OHP, czyli wyciskanie sztangi nad głowę. Ja je polecam robić w bardziej siłowym zakresie powtórzeń, od 4 do 8, z tego względu, że jak robimy wyższy przedział powtórzeń, to wtedy tracimy z reguły tą stabilizację, bo dochodzi zmęczenie, więc nie napinamy już tak pośladka, brzucha i zaczynamy się gibać, a nie o to chodzi w tym ćwiczeniu. A po drugie, większość potem ćwiczeń będziemy robić w tym wyższym przedziale powtórzeń, także taki bodziec siłowy, to napięcie mechaniczne, które też jest niezbędnym faktorem do rozwoju naszych mięśni, też jest potrzebny, dlatego możemy je właśnie wykorzystać w takim ćwiczeniu jak OHP. Dlatego polecam tutaj właśnie ten niższy, bardziej siłowy zakres powtórzeń. Ćwiczeniami zamiennymi dla OHP będą wszystkie wariacje z wyciskaniem hantli nad głowę stojąc czy siedząc. I tutaj polecam robić je w wyższym przedziale powtórzeń, z tego względu, że nie ma co się siłować z tymi hantlami na niższym przedziale, bo wtedy też ryzyko kontuzji jest wyższe. Dlatego polecam od 8 do 16 powtórzeń przy tych ćwiczeniach. Dodatkowym benefitem jest to, że przy wyciskaniu hantlami będzie bardziej pracował ten boczny akton, który z reguły jest mniej rozwinięty niż ten przedni. Także warto je umieszczać w swoim planie właśnie w tym wyższym przedziale powtórzeń. Jeżeli chodzi o objętość, to na ten przedni akton barku, tak jak powiedziałem wcześniej, nie musi ona być duża, bo ten przedni akton i tak jest dobrze rozwinięty, także tutaj w zupełności wystarczy dla większości ludzi od 6 do 8 serii w tygodniu, robione od 1 do 2 razy. No i przechodzimy do bocznego aktonu. On nadaje kulistości naszemu barku, przez to właśnie wydaje on się wtedy większy, dlatego bardzo ważną rzeczą jest to, żeby go rozwijać i żeby się na nim skupić. I też większość ludzi o tym zapomina po prostu, dlatego tutaj dam wam dużą wariację ćwiczeń, mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. Pierwsze ćwiczenie, unoszenie hantli na boki. Tutaj należy skupić się na technice, żeby nie bujać, żeby nie oszukiwać. Robimy to tak, że lekko pochylamy się do przodu. Jeżeli chodzi o ustawienie dłoni, to ja robię albo neutralnie, albo kciuk skierowany do góry. I kąt stawu łokciowym jest tylko minimalny, nie robimy na pełnej wyprostowanej ręce, tylko lekko uginamy łokieć. I robimy ruch tylko i wyłącznie do linii barku. I polecam od 8 do 20 powtórzeń. Dobrą wariacją tego ćwiczenia jest oparcie się o ławkę, przez co nie możemy oszukiwać, bo jesteśmy przytwierdzeni do tej ławki cały czas i zdecydowanie wymusza to na nas jeszcze większą pracę, jeszcze bardziej skupienie się na tym bocznym aktonie. Także zdecydowanie polecam to włączyć w swoim planie, jeżeli, szczególnie jeżeli masz problemy z techniką, z utrzymaniem, z bujaniem się, ale też ogólnie, bo to odczuwanie ciężaru jest zupełnie inne, kiedy robimy to w ten sposób. I tutaj oczywiście też ten wyższy przedział powtórzeń. To jest ćwiczenie zamienne do normalnej wariacji unoszenia hantli bokiem. Kolejne ćwiczenie to unoszenie bokiem na wyciągu. Polecam bardzo, bardzo mocno to, bo mamy stałe napięcie mięśniowe. W momencie, kiedy robimy hantlami, to napięcie największe jest, kiedy mamy hantel na górze. Natomiast tutaj już to napięcie jest dużo mniejsze. Natomiast linka cały czas ciągnie nas za nas, dlatego mamy stałe napięcie mięśniowe, co bardzo, bardzo dobrze wpływa na rozwój tego bocznego aktonu. Poza tym, jeżeli zrobimy taki trik, że włożymy sobie linkę pomiędzy nogi, to w momencie, kiedy będziemy tylko oszukiwać, to ta linka zacznie nas obcierać, przez co wymusza to na nas dobrą trajektorię ruchu, przez co musimy bardziej się skupić na angażowaniu tego bocznego aktonu. Dlatego bardzo, bardzo mocno polecam wszystkie ćwiczenia właśnie na boczny akton robione na wyciągu. Kolejnym ćwiczeniem mogłoby być unoszenie sztangi do brody, ale wiem, że większość ludzi ma z tym problem, będzie miał jakieś dolegliwości bólowe i też uważam, że to ćwiczenie nie jest
dobre, jeżeli chodzi o mechanikę tego ruchu. Dla mnie to też jest dosyć niewygodne i takie mało komfortowe ćwiczenie. Także polecam zamiennik i niech będzie to unoszenie sznurków do brody właśnie też na wyciągu. I tutaj polecam skupić się na tym, żeby rozrywać te sznurki, żeby pomyśleć o tym, że chcemy ten sznurek rozerwać, przez co automatycznie robimy ten ruch odwodzenia w bok. I oczywiście tutaj też dominuje ten wyższy przedział powtórzeń. Bardzo fajne ćwiczenie, jeżeli go nie robiliście, to spróbujcie. I przechodzimy do tylniego aktonu barku. Będzie on pracował przy większości wiosłowań, ale też musimy na niego robić ćwiczenia izolowane, bo on też potrzebuje dosyć sporej objętości, żeby się optymalnie rozwijać. Pierwsze ćwiczenie to odwrotne rozpiętki na ławce skośnej. Polecam zrobić zatrzymanie na samej górze, gdzie mamy największe napięcie mięśniowe. Można też zrobić to ćwiczenie oczywiście na bramie, tylko że nie zrobiłem tego, bo wiem, że większość ludzi będzie miała problem, żeby dopchać się do bramy, zwłaszcza w godzinach wieczornych, i robić to od razu na dwóch stanowiskach. Także no tutaj macie alternatywę z handlami. Kolejne ćwiczenie to face pull. Bardzo dobre ćwiczenie, jeżeli chodzi o profilaktykę naszych barków. Świetne ćwiczenie na rotatory, także polecam je umieszczać w planie. Tylko z tym ćwiczeniem jest taki problem, że ciężko jest na nim progresować, bo ciężko jest dołożyć ciężaru tak, żeby zachowywać cały czas dobrą technikę. Dlatego polecam robić wariacje ze sztangą. Kładziemy się na ławce skośnej, chwytamy sztangę powyżej naszej szerokości barków i przyciągamy ją do głowy, do brody, gdzie przytrzymujemy chwilę tam, gdzie mamy największe napięcie mięśniowe. I to ćwiczenie jest rewelacyjne o tyle, że możemy swobodnie dodawać tutaj ciężaru, nie będzie aż takich problemów z techniką, tylko oczywiście pamiętamy o tym, że tutaj tak czy siak to kontrolowanie tego ruchu jest najważniejsze, także nie przesadzajcie, ale będzie to dużo łatwiejsze niż typowo face pull na linkach, także spróbujcie, jeżeli jeszcze tego nie robiliście. Jeżeli chodzi o objętość, to podam ją zarówno dla bocznego, jak i tylniego aktonu barku, z tego względu, że ciężko jest wyizolować tylko jeden akton przy każdym ćwiczeniu, dlatego powinniśmy tą objętość liczyć wspólnie. I większość ludzi będzie dobrze reagowała na od 16 do nawet 22 serii w tygodniu. I częstotliwość od 2 do nawet 6 razy w tygodniu. Możemy sobie pozwolić na taką objętość i częstotliwość, bo po prostu boczny i tylny akton barku dosyć szybko się regenerują. I też pamiętajcie o tym, że ćwiczenia izolowane nie są aż tak obciążające, dlatego możemy tutaj dowalić tej objętości. No i też, jeżeli jesteś osobą początkującą albo średnio zaawansowaną, albo dopiero co zaczynasz swoją przygodę z poprawianiem barków, to zacznij od tego niższego pułapu objętości i częstotliwości i dopiero kiedy będziesz dobrze na to reagował, kiedy będziesz się regenerował, kiedy będzie nadal progres na treningu, wtedy stopniowo dodawaj objętości, na przykład dodaj po 2 serie tygodniowo. I potem znowu, jeżeli wszystko będzie ok, no to możesz przechodzić o poziom wyżej. Także to było na tyle, mam nadzieję, że wszystko powiedziałem. Jeżeli chcecie zobaczyć jakiś taki podobny film w przyszłości, tylko że o innych partiach, to dajcie znać w komentarzu na dole. Dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia.